Joel Rifkin to najgorszy seryjny morderca w historii stanu Nowy Jork. Przyznał się do zabicia 17 kobiet. Dwóch ofiar nigdy nie zidentyfikowano. Zrobimy wszystko, żeby znaleźć odpowiedzi. Naszym celem jest ustalenie tożsamości tych kobiet. Nie chcemy, żeby pozostawały bezimienne. Po 30 latach od zbrodni policja wciąż usiłuje dotrzeć do prawdy. Może dzięki najnowszej technologii DNA znajdziemy przełomowe dowody. Kluczowe będzie przesłuchanie Rifkina. Minęło 30 lat. Niech myślą, co chcą. Czy on sobie z nami pogrywa? Seryjni mordercy Joel Rifkin w czwartki o 22 na Crime and Investigation.